To Sylwia Szczesiak, ma 20 lat. Jej największą pasją są moda i handel i to z nimi wiąże swoją przyszłość. Od roku bezskutecznie szuka pracy. Aby wyróżnić się wśród innych bezrobotnych, swoje CV nagrała na wideo. Mogła to zrobić za darmo, bo wzięła udział w szkoleniu modelarni i przestrzeni pracy. Przedstawiamy przede wszystkim całego siebie, co jesteśmy, całą naszą sylwetkę, jak wyglądamy, jak się zachowujemy przed kamerą, w stresie, kiedy naprawdę trzeba szybko działać i coś wymyślić, także no, myślę, że to jest główny atut takiego wideo CV. Możemy pokazać dużo więcej niż w takim papierowym CV. Moje CV akurat jest animacją ze zdjęć, ale mogę pokazać w nim to, co potrafię, moją kreatywność, moje umiejętności. Dużo łatwiej to dostrzec na takim CV, a nie na papierze. Pracodawca widzi nas, widzi słyszy jak mówimy, widzi jak się zachowujemy i to jest właśnie coś podobnego, czy moim zdaniem to jest coś podobnego właśnie do rozmowy kwalifikacyjnej. Myślę, że to jest dużo lepsza forma niż zwykła taka tradycyjna na papierze. Do tej pory swoje CV na wideo nagrało i umieściło w sieci 30 osób z Sanoka, Krosna i Przemyśla. Można je znaleźć na portalu e-modelarnia.pl, który ma kojarzyć pracowników i pracodawców. Program skierowany jest do młodzieży z Podkarpacia w wieku od 18 do 25 lat. Jesteśmy świadomi tego, że tutaj, zwłaszcza rejon Podkarpacia, jest dotknięty najwyższym wskaźnikiem bezrobocia. Przede wszystkim wśród osób młodych. Jesteśmy świadomi tego, że to tym młodym osobom jest najtrudniej. Przede wszystkim nie tylko w dojściu do kariery zawodowej, przede wszystkim w rozpoczęciu tej kariery zawodowej. Uczestnicy szkolenia nie tylko mogli nagrać swoje CV na wideo, ale także dowiedzieć się, jak wyróżnić się na rynku pracy, w jaki sposób zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej i jak napisać dobre dokumenty aplikacyjne. Uważam, że takie projekty jak ten są bardzo potrzebne, szczególnie tak młodym ludziom jak ja, które jeszcze nie do końca wiedzą, co w życiu chciałyby do końca robić, jakie mają cele życiowe. I właśnie takie projekty bardzo pomagają. Zdecydowanie łatwiej będzie mi teraz znaleźć pracę. Znam swoje prawa, jestem bardziej otwarta, nauczyłam się też asertywności. Dużo ludzi jest, którzy nie mają tej pewności siebie i którzy bardzo szybko zniechęcają się, szukając pracy i jej nie znajdując od razu. Ja myślę, że to jest bardzo potrzebne. Pierwsi pracownicy zarejestrowani na portalu już czekają na zlecenia. Teraz koordynatorzy projektu szukają pracodawców. Pracodawców, bądź tak jak wcześniej wspomniałam, osoby nie mające działalności gospodarczej, które zechciałyby dać szansę tym młodym osobom. Naprawdę formalności jest minimum. Jedyną formalnością jest założenie konta na naszym portalu. Natomiast już po założeniu konta odpowiedni pracownik modelarni przestrzeni pracy kontaktuje się z danym pracodawcą w celu weryfikacji tożsamości, prawda? Szczegółów o tym, jak dołączyć do bazy pracowników i pracodawców, szukaj na portalu emodelarnia.pl.